Edyta, nie da się ukryć, że masz fantastyczną sylwetkę. Jak dbasz w ogóle o siebie? No bo tutaj zdradziłaś, że jednak jesteś troszeczkę leniwa, aż nie chce się wierzyć, jak się na ciebie patrzy. Ja mam słomiany zapał, jeśli chodzi o siłownię. I mam też tak, że jak już zacznę, to łapię bakcyla i to jakoś idzie. No teraz to przede wszystkim te treningi tutaj na sali. My mamy czasem po 4 godziny treningu, więc samoistnie ta sylwetka jakby jest jaka jest. Ale ja od zawsze byłam raczej szczuplakiem i też wiele osób mi nie wierzy, a ja naprawdę sporo jem i nawet stwierdziłam, że jem więcej teraz niż wcześniej, bo ja ciągle coś przynoszę słodkiego i Michał przynosi mi ciastka i z taką ilością karmelu. Tak. I pijemy słodką kawę, więc jakby tak, i mamy bar na dole, więc też są obiady. Czyli co, nie ma właściwie takich produktów, których unikasz? Nie, nie ma, ale ja też jestem dosyć wybredna. Najchętniej jadłabym tylko zupę pomidorową gotowaną przez moją babcię. Czekoladę.